Cześć, tu Ernest! Za nami kolejna aktualizacja, a w tym filmiku zapoznam Was z najnowszymi skinami, nowymi sekretami wyspy i zmianami na polu bitwy. Swoją drogą to dzisiaj do sklepu wszedł nowy zestaw szafki Safira PK, a do tego skiny superbohaterów. Wiem, że wielu z Was na nie czekało. Pamiętajcie, aby wpisać kod twórcy. Mój kod to po prostu Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Dzięki wielkie za wsparcie. Zaczynajmy! Słuchajcie, wczorajsza aktualizacja wprowadziła m.in. kilka nowych linijek dialogu, które pogłębiają główny wątek fabularny tego sezonu. Mam tu oczywiście na myśli działalność agenta Jonesa. A co za tym idzie, punkt zerowy i łowy. Rzućmy okiem na nowe kwestie Ciacha, Kowboja, Zmory i nie tylko. Ciacho, gdy do niego zagadamy, wyraża swój niepokój co do punktu zerowego. Pyta, czy to coś, czyli punkt zerowy, zawsze było takie niestabilne. Kowboj zauważył, że w jego okolicy dzieją się dziwne rzeczy. Jego posterunek jest na pustyni tuż pod punktem zerowym. Na pewno zauważył jakieś anomalie. Zmora ma podobne przeczucia, ale wzbudzają one u niego trochę inne emocje. Jest on w końcu gladiatorem, więc nic dziwnego. Jones jego z bunkra wprawia w zakłopotanie wielkość pożeracza. Nic dziwnego, jego eventowa forma była o wiele większa, a do tego Jones z bunkra przewidział ten cały event. Lexa teraz odpowiednio reaguje na widok swojego brata bliźniaka. Ciekawostka, niektóre postacie podejrzewają Lexę o to, że ukrywa jakiś sekret. Może chodziło o tego brata albo coś knuje? Poza tym, znaleziska Fire Monkeygo z plików gry zdradziły nam, że Midas ma szansę pojawić się jako postać na wyspie, jako iż pojawiły się o tym wzmianki. Niestety jego postać jeszcze jest niedokończona. Jestem ciekaw, co Midas miałby do powiedzenia. To jedna z niewielu postaci w świecie Fortnite, które wiedzą o pętli i próbowały ją powstrzymać. I nawet mu się to tymczasowo udało. Przypuszczam, że gdy pojawi się na wyspie, będzie miał ten sam efekt ducha, co Jones z bunkra. Dzięki wyciekom wiemy, że jeszcze Ragnarok doczekał się nowej linijki tekstu. Nie ma do niej przypisanej jeszcze żadnej postaci, ale krążą teorie, że Ragnarok może zwracać się do Vi. Ragnarok walczył ramię w ramię z Driftem w 5. sezonie rozdziału 1, więc widok kogoś z tego samego klanu mógł wzbudzić jego ciekawość. Wspominam o tej zmianie, ponieważ ja też mam pewne przeczucie. Od rozpoczęcia tego sezonu agent Jones przeskakuje między różnymi miejscami i czasami na szerokości całych uniwersów. Dzięki swojemu urządzeniu i mocy punktu zerowego jest w stanie przeteleportować się w wybrane miejsce i zabrać ze sobą z powrotem kogo zechce. I tu pojawia się problem. Jeśli zwiastuny łowców Fortnite prezentują rzeczywisty przebieg typowej rekrutacji do łowów, to w takim razie agent Jones niekoniecznie wymaga niczyjej zgody. Nie ma kontraktów ani nic. Co jeśli w tym sezonie pojawi się motyw buntu? Postacie, które są obecnie na wyspie, zdają się pamiętać, kim są i już wyczuwają, że coś tu nie gra. Ja na ich miejscu starałbym się stąd wydostać jak najszybciej. Co ciekawe, z samym punktem zerowym zaszła pewna zmiana. Mianowicie wiązki energii, które prowadzą do portali, opadły i widocznie osłabły. Niestety w plikach gry nie pojawiły się jeszcze żadne wzmianki o fabularnym evencie, dlatego mam do przekazania tylko moje pomysły i przeczucie. A przy okazji poznaliście jedną z sekretnych zmian na wyspie. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Myślę, że na pewno coś tu się gotuje. Właśnie, event! Fortnite ogłosił, że 20 i 21 lutego w trybie imprezy będzie miał miejsce festiwal pod tytułem Short Night. Posłuchajcie sami oficjalnej wiadomości od twórców gry. Od godziny 20 20 lutego dołącz do graczy z całego świata podczas wydarzenia Fortnite, festiwal filmowy Short Night. Potrwa ono do godziny 20 21 lutego i sprowadzi na duży ekran królewskiej imprezy cieszące się uznaniem animowane filmy krótkometrażowe. Złap popcorn, prawdziwy lub w grze, wskakuj do gry solo lub ze znajomymi i baw się dobrze przy serii krótkometrażówek. Prezentowane w ramach Short Night animowane filmy krótkometrażowe pochodzą z całego świata. Seria filmów Short Night trwa łącznie około 30 minut i będzie powtarzana nieprzerwanie przez 24 godziny. Nie potrzebujesz biletów do kina, wskakuj kiedy tylko zechcesz. To nie wszystko, rozsiądź się, zrelaksuj i pochłaniaj wielki popcorn, oglądając festiwal. Tuż przed rozpoczęciem Short Night, od 20 lutego, godziny 1 czasu polskiego, w sklepie będzie dostępna nowa emotka Wielki Popcorn. Wiadro jest tak wielkie, że będzie dla niego potrzebne osobne siedzenie. I jak? Weźmiecie udział w tym wydarzeniu? Jeszcze jedna mała uwaga. Do tego wydarzenia można włączyć napisy w ustawieniach dźwięku. Przejdźmy dalej. Skiny. Najpierw te niezaszyfrowane.
poznajcie Brightstorm Bomber. To kolejna odmiana klasycznego już skina Bright Bomberki. Tym razem zapożyczono slój Ruby i przerobiono go na dwa style. Pierwszy jest w pastelowych kolorach tęczy, a drugi styl za to nawiązuje do mrocznych bombowych barw. I ten styl jest już moim zdaniem niezły. I właśnie zauważyłem, że ten mroczny styl jest bez czapki. Do tego skina jeszcze jest pecaklamy i on również ma dwa style, odpowiednie do ubioru. A to są podwójne zbieraki do zestawu. Jak już się pewnie domyślacie, one też mają dwa style. Sam ubiór z pecakiem będzie kosztować 1500 feodolców. Zbieraki będą kosztować 1200 feodolców. To w sumie 2800 feodolców. Ale uwaga, oba te przedmioty będzie można kupić w zestawie, w promocyjnej cenie za feodolce. Taki pakiecik będzie za nie więcej niż 2000 feodolców. Ciekawostka, ten skin powstał na podstawie konceptu z Twittera. Kolejnym nowym skinem jest Sika i to zdecydowanie mój ulubiony nowy, niezaszyfrowany skin z tej aktualizacji. Mówię tak, bo jeszcze nie wiemy, co się kryje w pika gry, ale tak czy siak bardzo mi się podoba, plus kosztuje 1200 feodolców. Do zestawu z tym skinem będzie jeszcze zbierak Arena's Blessing za 800 feodolców i w tym zbieraku przypadł mi do gustu efekt niszczenia struktur. Chodzi mi o ten fioletowy płomyk. Ponadto mamy lotnię Cerberus. To legendarna lotnia, która wygląda fantastycznie, ale niestety ma jeden znaczący dla mnie minus. Nasza postać trzyma tą lotnię od dołu, przez co zasłania dużą część ekranu. Lotnia będzie kosztować prawdopodobnie 1500 feodolców. Cały zestaw gladiatorki również zawita do sklepu w promocyjnej cenie. Pamiętajcie, że w obu przypadkach będzie można kupić na przykład samego skina oddzielnie. Pakiet to opcja dla chętnych. Trzecim nowym skinem jest Zander i ten już mi się za bardzo nie podoba. Nie mogę nie wspomnieć o nowych malowaniach. Wszystkie trzy nowe malowania są w jakiś sposób animowane i reaktywne. Malowanie pulsu na przykład reaguje na strzelanie oraz poziom naszego zdrowia. Im mniej, tym szybciej bije. Do sklepu zawita również nowy pakiet muzyczny. Jeśli dużo gracie, to ta nuta na pewno już wam utknęła w głowie. Ja nie narzekam, bo mi się bardzo podoba. Dodam jeszcze, że pakiet metalowych masek został przygotowany na nowy sklep, co oznacza, że niedługo może wrócić. Posiadacze skina Czerwona Jade otrzymali nowy, niebieski styl do tego skina, którego jestem fanem. Powinna ona za niedługo wrócić do sklepu. Posiadacze lutowej ekipaki za to otrzymali nowy, wyjątkowy ekran wczytywania. Zanim przejdziemy do tematu nowych portali i przedmiotów, rzućmy okiem na zmiany na polu bitwy. Do gry powrócił Flint Knock. To jednostrzałowa broń, która korzysta z ciężkiej amunicji do snajperek. Zadaje niemałe obrażenia, a do tego odrzuca strzelca po oddaniu strzału. Trafioną osobę też. Dzięki tej specjalnej funkcji można tak kogoś dojechać albo od kogoś zwiać. Można też uratować się od upadku nawet z najwyższego skybase'a. Poza tym postacie mają teraz w zapasie więcej broni egzotycznych. Przed aktualizacją od jednej postaci można było kupić tylko jednego egzotyka, a teraz można kupić aż do 5 egzemplarzy. Starczy dla całego oddziału i przeciwnika? Wczoraj wszedł jeszcze nowy tryb na parzanki, ale to nie wszystko. Twórcy gry dali znać, że do gry powróci podłoga to lawa. W temacie zaszyfrowanych skinów i łowców Shina dał znać, że na chwilę obecną w plikach gry skrywają się przynajmniej 3 skiny, z czego jeden to skin żeński, a reszta to skiny męskie. Należą one do dwóch portali. Portal numer 1 ma nazwę kodową Skirmish i wyjdą z niego skin żeński i męski. Drugi portal o nazwie kodowej Kepler należy już do tylko jednej męskiej postaci. Co ciekawe, każdy z tych skinów ma wbudowaną emotkę. Dodatkowo łowczyni z portalu Skirmish ma dołączony zbierak. Hypex za to wstawił na swojego Twittera zdjęcia i filmik obu nadchodzących portali. Warto uwagi jest to, że portal o nazwie kodowej Skirmish ma efekty cząsteczek pikseli, co podpowiada nam, że postacie z tego portalu będą prawdopodobnie ze świata, gdzie grafika jest w stylu pixel art, albo ogólnie jest jakiś motyw pikseli. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że ten portal może należeć do postaci z serialu WandaVision Marvela. Po pierwsze, Fortnite współpracuje z Marvelem już od kilku lat. Po drugie, WandaVision jest obecnie mega popularne, a po trzecie, tam często przejawia się motyw glitchów i pikseli. Jednak portal z Fortnite jest bardziej niebiesko-żółty, a nie czerwono-fioletowy jak piksele z WandaVision. Te ze serialu są bogatsze w kolory i bardziej zniekształcone, ale tak czy siak ta malutka szansa na skiny jest. Słuchajcie, piksele, postać męska, postać żeńska, no to może być nawet Minecraft. Niestety te okruchy informacji, które mamy do dyspozycji, nie zdradzają nam niczego konkretnego. Są tylko pomysły. Portal Kepler również stoi pod znakiem zapytania, ale w tym przypadku nie ma nawet żadnych specjalnych efektów. To zwykły fioletowy portal, który pojawi się w bagnie. Jak coś, to lokalizacja zazwyczaj nie ma za bardzo znaczenia.
Shina dodał, że flika gry pojawił się również nowy skin do ekipaki. I jeszcze przed końcem lutego poznamy jego wygląd, gdy twórcy gry wstawią oficjalnego posta. Poza skinami wydobywcy danych doszukali się nowego przedmiotu. Mango dał znać, że twórcy gry pracują nad nową rybką, która, uwaga, dawałaby nam gazy. I tak, tu chodzi o bąki. Posłuchajcie sami dźwięków tej rybki. Po zjedzeniu tej rybki, przez chwilę będziemy puszczać turbobąki, dzięki którym będzie się dało wyżej skakać i, jeśli się nie mylę, uratować od upadku. I to wszystko z wizualizacją w postaci zielonej chmury smrodu. I uwaga, to jest dopiero pierwszy wyciek na temat tej rybki, więc możliwe, że wyjdzie dopiero w następnym sezonie. I to na razie tyle, ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym! A, jeszcze jedno. Przy niektórych stacjach benzynowych pojawiły się takie dmuchane lamy. Jedno z wyzwań 12 tygodnia będzie nam kazało je zniszczyć. No.